Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War Arena. Jak widzicie, nareszcie dostaliśmy naszą nagrodę za zamkniętą betę. Mamy 133, a właściwie ja mam, nie wiem ile wy ugraliście, ale ja mam 133 tysiące wolnych punktów doświadczenia. Mam poza tym jakieś dodatkowe ozdoby czy coś w tym stylu, ale to chyba tylko dla Greków, czy no mniejsza z tym, szczerze mówiąc. Mniejsza z tym. Ja tego programu Immortal nie cisnąłem jakoś, wiecie, tak strasznie agresywnie. I zrobiłem tam, no zrobiłem chyba ten, wiecie, nie przedostatni poziom, przed najwyższym, znaczy nie przedostatni wynik, tylko ten o jeden niżej. Zresztą, co to za różnica? W każdym razie, no można się było na tym naprawdę solidnie obłowić. Kurs wymiany. Dobra. Także tak, mamy wreszcie Kartaginę. Odblokowałem Hannibala, ponieważ stwierdziłem, że ten jego brat wygląda tak trochę jak Indianin, szczerze mówiąc. Nie wiem. No mniejsza z tym. W każdym razie wziąłem Hannibala. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował w bitwie za chwilę, ale najpierw od razu go awansowałem na poziom drugi, wyżej go, a właściwie podbijmy go jeszcze wyżej. Mamy tyle tej kasy, że... Oczywiście oddziały również podbijemy od razu. Kurde, tak mówię, mamy tyle tej kasy, ale wiecie co, to się rozpłynie dosłownie w trybie natychmiastowym, jestem tego absolutnie pewien. No ale dobra. Ale dobra, mamy w takim razie trzeci poziom. W ogóle Kinanę już też nabiłem do trzeciego poziomu. I tak, i chciałem porównać, wiecie, tą piechotę kartagińską z hoplitami greckimi. Chciałem zobaczyć, jak to statystycznie wygląda. Czyli tak, oni mają agresji 202, a tymczasem grecka piechota będzie miała agresji 92, czyli tamci są zdecydowanie bardziej ofensywni. Impet na tarcie tutaj mamy 222 i to jest najwyższa statystyka właściwie. A przy kartagińskiej piechocie no, impet na tarcie mamy nieco większy, utrata morale przy oskrzydzaniu jest wysokie. No, ogólnie oddziały zdecydowanie bardziej agresywne, że tak powiem. Obrona 426 w przypadku piechoty rzymskiej. 602, no to jest ogromna różnica. Myślę, że to jest właściwie zapewne wszystko. Przypuszczam, że obie dalsze statystyki są stosunkowo podobne, ale no kwestia obrony i agresji jest tutaj rozstrzygająca. No, piechota kartagińska jest zdecydowanie bardziej ofensywna. Zdolności przetrwania u Greków 425, u Kartagińczyków 328. No, w sumie też różnica. Zdolności przetrwania zdecydowanie Grecy mają wyższe, ale to się łączy w pewnym stopniu z obroną. 272 mobilności. 336, czyli są nawet wolniejsi ci kartagińscy piesi wojownicy. Przedmioty zużywalne to nas na razie nie interesuje. Jakie mamy zdolności? Kartagińska falanga, no to dodatkowe rzeczy dochodzą jeszcze do falangi. Teraz już kolejna jednostka, która będzie, wiecie, tym samym terminem operowała. Manewrowość zmniejsza się, szybkość się zmniejsza. Szybkość spadku zmęczenia falangi, obrona w zwarciu minus 25%, wzrost zmęczenia falangi z każdym atakiem. Obrona w zwarciu minus 20%, no to bardzo podobnie działa co zwykła falanga na hoplitach w sensie. Wielka nadzieja Kartaginy! Zaraz zobaczmy, jak to u Greków wygląda. No, trochę inaczej jednak. Szybkość i manewrowość się zmieniają, a tak w zwarciu się zmienia. Także tak, tamta falanga jest zdecydowanie inna. Nie będę tak, wiecie, szczegółowo porównywał, bo to kwestia praktyki jest najważniejsza. Jakie mamy zdolności? Forsowny marsz. Wydajesz rozkaz forsownego marszu zwiększającego mobilność oddziału. Wybaczcie, co czyni go jednak podatnym na zasadzkę z racji na obniżone morale, zasięg widoczności, odbijanie natarcia i obronę przed pociskami. Coś w tym stylu, rozumiem. Dostępne na piechocie na słoniach. Odnawianie 12 sekund, czas włączony, wyłączony. Aha, czyli to jest na stałe działa, że tak powiem. Pole widzenia minus 30, szybkość się zwiększa, przyspieszenie się zwiększa. Odbijanie natarcia, mniejsza szansa na obronę przed pociskami i morale. No oczywiście przy falandze nie można tego używać. Szansa na obronę przed pociskami tutaj jest chyba kluczowym elementem, szczerze mówiąc, bo
no jeżeli zbliżymy się, wiecie, do pola bitwy, to trzeba znaczy w sensie do jakiegoś takiego... Chociaż z drugiej strony, jak gdzieś będziemy w miejscu, gdzie nie ma łuczników... Nie, no to jest bardziej, wiecie, do poruszania się ogólnie na polu bitwy, żeby dojść do jakiegoś miejsca... Tak mi się wydaje przynajmniej, no bo to... Przepraszam, ostrą paprykę przed chwilą zjadłem. Dopiero... O kurde, nieważne. W każdym razie... To szansa na obronę przed pociskami jest właśnie ciekawa, nie? Bo są jacykolwiek łucznicy w pobliżu, już tego nie użyjemy, nie? Bo możemy dostać takie baty, że nie wiem. No dobra, zobaczmy kolejną umiejętność. Determinacja. Tchnie w ludzi zacięty upór, zwiększając ich obronę oraz agresję i zmniejszając kary za teren. No to ciekawe. Dostępny dla oddziały walczące w zwarciu. Na siebie 60 sekund odnawianie, czas trwania 15 sekund. Negatywny efekt podłoża redukuje, obrona w zwarciu plus 10, atak w zwarciu plus 20, czyli to jest taki typowy buff, całkiem przydatny do jakiegoś lasu, do wody, do bagien. Możemy zrobić przewagę dzięki temu. Ciekawe. Ad Portas, na razie tego nie mamy, co nam to da? Daj upust gniewowi Kartaginy, zwiększając w walce agresję kosztem szybkości, dopóki oddział uczestniczy w walce. Przypomina bardzo zemstę na Germaniku. Jeśli zdolność pozostanie aktywna zbyt długo, oddział stanie się uciszony. No to jest ciekawe. Dla słonie mieczownicy dostępne. Odnawianie 240 sekund, czas trwania 200 sekund. Rośnie do wskaźnika wartości wraz z upływem czasu. Bardzo przypomina zemstę, jeżeli chodzi o mechanikę. Zmniejsza szybkość obrażenia broni białej, aż o 100% zwiększa. Faza druga. Zmniejsza znowu szybkość obrażenia broni białej i uciszenie. Wow! I 200% obrażenia broni białej. A jak działa na Germaniku zemsta? Znaczy, wiem mniej więcej jak działa, ale... 50% broni, obrażenia broni białej i atak w zwarciu plus 50%. Ha. No czyli, o kurde, to naprawdę daje masywny... Tylko, że no ktoś wyjdzie z kombatu i tak naprawdę koniec, zdolność nam się kończy, nie? Także... No właśnie. Dobra, wiecie co, nie ma się nad czym zastanawiać. Czyli tak, to są jednostki, które są zdecydowanie bardziej agresywne, że tak powiem. I są słabsze w defensywie. Słabsze zdolności przetrwania mają, ale mocniej wpływają na morale. Czyli takie coś połączenie barbarzyńców i hoplitów. Coś w tym stylu, wydaje mi się. No i nie są zbyt szybkie te jednostki, prawdopodobnie. No i to może zaboleć, ale tutaj Hannibal trochę swoją umiejętnością, której nazwy już oczywiście nie pamiętam, swoją umiejętnością nadrabia, która zwiększa szybkość, tylko no właśnie w tej umiejętności niepokoi mnie bardzo kwestia tej zmniejszonej obrony przed pociskami. Zdolności jeszcze zobaczmy. Na razie jeszcze nic nie ulepszałem. To zwiększa szybkość, to czas przeładowania zmniejsza. No, standard, nie? A to zwiększa atak w zwarciu. To jest ciekawa umiejętność. To myślę, że może być kluczowe dosyć, nie? Jeżeli na Hannibalu, w sensie, bo 60 sekund odnawianie ma. Więc to jest stosunkowo krótko, minuta czasu, nie? No może nie tak krótko jak na Sulli te umiejętności. Ta, która zwiększa obrażenia i szybkość. Ale no minuta to nie jest tak jakoś strasznie długo. No to jest, nie wiem jak to będzie działało, zobaczymy. Ale jest to naprawdę ryzykowne, bo się zbliżymy do startu, nie możemy z tym szarżować na pewno, czy coś w tym stylu. Szarżować, my nie możemy szarżować, nie? Właściwie bardziej ci kartagińscy hoplici są, znaczy na Hannibalu przynajmniej, są bardziej, wiecie, do przyjmowania chyba, na klatę. Chociaż z drugiej strony... no ale są wolni właśnie, także ta... No zobaczymy zresztą, zobaczymy. Walczymy pod Salernum. Widzę, że Hannibalów będzie sporo. Raz, dwa, trzy, cztery i plus jeszcze ten drugi kartagiński dowódca, którego oczywiście imienia nie pamiętam.
Brat Hannibala, podobno nawet możliwe, że bardziej zasłużony. Trochę tam opowiadali twórcy na temat historii tych dwóch kolesi. Ale no niestety szczegółów nie pamiętam. No Hannibal to jest chyba powszechnie znany, nie? Z tej wyprawy przez Alpy ze słoniami i z bitwy pod Cannami. No i pewnie z czegoś jeszcze, ale to są takie podstawowe rzeczy, które ja kojarzę chociażby. No dobra. Nie mamy absolutnie, znaczy no mamy jeden oddział łuków, ale to jest prawie nic, nie? Dobra, ustawmy się gdzieś tutaj. Rzadko w tamtym miejscu startuję. Zobaczymy, jak działają te umiejętności na Hannibalu. Chociaż wiecie co? Nie, dobra, ustawmy się tam, gdzie stałem. Chciałem pościgać się z hoplitami greckimi, bo ciekaw jestem właśnie, jak to wyjdzie w praktyce szybkościowo, nie? Bo teoretycznie no to okej, nie? Różnica jest, ale... Jak wyglądają te oddziały z bliska? Całkiem w porządku. Dobra, ruszamy w takim razie lewym skrzydłem. No, są rzeczywiście dosyć wolne. Użyjmy F-ki. No, to ich przyspiesza znacznie. Zobaczcie, jestem w stanie prześcignąć legionistów. Przyspieszenie plus 10%, szybkość plus 15%. Znaczy, no może przesadzam z tym prześciganiem legionistów, ale... Ale zobaczymy. Nie, no nie prześcignę legionistów. Ale to... No, może. W jakimś tam stopniu, nie? Znaczy, kiedyś tam byłbym w stanie ich dogonić. Zobaczymy też, jak mogę rozciągnąć te oddziały. No nie za bardzo, to są takie klocki. Naprawdę dużo jednostek jest w tym oddziale. Dobra, pod G mamy to do terenu modyfikator plus obrona atak, czyli to jest taka typowo do walki umiejętność. Możemy jej chociażby użyć tutaj, bo nie będziemy dostawać tyle negatywnych rzeczy za las. Dobrze, że wyłączyłem w ostatniej chwili TT. Pokażcie ducha walki, wojownicy! Źle zrobiłem chyba. Zobaczymy, jak sobie praktycy będą radzić. No, z Rzymianami na tym samym poziomie radzą sobie słabo. Dobra, trzeba tu na plecy wejść. No, panowie, na plecy, co jest? Aha, nie ten oddział, okej, dobra. Pokażcie ducha walki, wojownicy! No niedobrze, niedobrze. Kurde. Jesteście najlepsi z najlepszych! Atakujemy naszych! No morale poszło w diabły. Atakują nas! Ale damage spory zadany, szczerze mówiąc. Naprawdę imponujące obrażenie. Ta falanga zadaje, kurde. Dobra. Gdzie jest trzeci oddział? O kurde, gdzie on pognął? Na falandze jeszcze, naprawdę? Aż tak daleko? Nieźle. Pokażcie ducha walki, wojownicy! Użyjmy tego.
Większy atak, większa obrona. No dobra, mniejsza z tym. Zobaczcie, że ja nic nie mówię kompletnie, nie? Ale... sprawdzam, jak to działa po prostu, nie? To jest pierwszy raz, więc... mam nadzieję, że mi wybaczycie milczenie. Dobra, teraz możemy się przyspieszyć. Najgorsze jeszcze, że nie możemy tego wyłączyć, nie? Jakoś tak w miarę sprawnie, więc no, trzeba tego ostrożnie używać, bo jeżeli się użyje przez przypadek gdzieś pod łucznikami, to można dostać salwę, zanim się to zdąży wyłączyć. Ale no całkiem nieźle to przyspiesza. Na tą piechotę myślę, że w porządku zdolność. Dużo... wow, damage'a zadałem bardzo dużo, naprawdę. No to zwiększa o 10%. Obrony w zwarciu, au, zabolało. I atak w zwarciu o 20%. To dodatkowo zwiększa obrażenia broni białej o 50%. Więc no to się wszystko skumuluje, to naprawdę tego trochę wyjdzie. No dogoniłem te oddziały tutaj, nie? Chociaż one się kręciły w sumie gdzieś w miejscu. Teraz jak biegną, to nie jestem w stanie ich wyprzedzić. Ale naprawdę, falanga tych hoplitów kartagińskich w połączeniu z... jeszcze z tą umiejętnością zadaje bardzo duży damage. Patrzcie, jakieś SMS-y. Wprawdzie wiecie, był tłok, więc nie jestem dokładnie w stanie stwierdzić, ile to ja tego damage'a zadałem. Ile to ja damage'a zadałem, a ile, wiecie, ile moi sojusznicy, ale... no tak czy inaczej, wystarczy na tabelę spojrzeć, nie, żeby sobie porównać. Ile zrobiłem tych obrażeń w przeciągu tak krótkiej chwili, tak naprawdę. Okej, zobaczymy. Zrobię na pewno kiedyś taki odcinek, wiecie, żeby przeanalizować całą Kartaginę. W ogóle może zrobię takie frakcyjne, ala poradniki, no nie do końca poradniki, nie, ale no poza barbarzyńcami, bo ich za słabo znam, żeby cokolwiek, wiecie, tam powiedzieć. Dobra, możemy naszych poatakować trochę. Sporo tego damage'a weszło, naprawdę sporo. Wow, tu jest ich naprawdę dużo, ale no mam nadzieję, że przejmiemy obóz zanim stracimy. No cały czas jestem najlepszy, jeśli chodzi o damage, więc no myślę, że obrażenia to jest mocna strona Kartagińczyków. No takie połączenie, tak jak stwierdziłem, barbarzyńców z tymi, z Grekami. Zresztą już ktoś to na Discordzie chyba stwierdził, że to taka mutacja. Ale chyba odnośnie całej frakcji. Tak, no bo w sumie cała frakcja to też trochę piechoty greckiej, trochę takiej piechoty a la rzymskiej. No i słonie, to bardzo na pewno frakcję wyróżnia i oddziela, że tak powiem, od całej reszty. No, nieźle, nieźle. Ciekawe jednostki. No jeszcze trochę zajmie, zanim się oczywiście je wyczuje odpowiednio. Ale tak czy inaczej. No dobra, odpalamy oczywiście jeszcze raz. Co ma w ogóle Hasdrubal, on się nazywa? Tak, pierwsza umiejętność, krótkie i szybkie natarcie. Szarża, mówiąc krótko, szybkość zwiększa, przyspieszenie zwiększa, impet natarcia zwiększa i wycisza jednostki przy okazji, czyli no to się troszkę kłóci z falangą, no ale oczywiście możemy zaszarżować i użyć falangi. To trwa zaledwie 2 sekundy, no to jest taki trochę Miltiades pośród Kartagińczyków.
jeśli chodzi o tą umiejętność. Głębokie kieszenie, wpływa na oddziały sojusznicze, obrona w zwarciu, atak w zwarciu, morale, czyli to jest typowy buff. Czas trwania 30 sekund, sporo. Zwiększa zasięg celowania, wow. Odnawianie 80 sekund, a to odnawianie 18 sekund. I przekupstwo wpływa na oddziały wroga. Obrażenia broni białej, atak w zwarciu. No, czyli bardzo mocno osłabia oddziały wroga. No to tak. No, Hannibal mi... Chociaż nie, no, Germanika nie... Tylko to mi przypomina Germanika. Dobra, nie będziemy rozkminiać, nie? To jest jednak chyba zupełnie co innego. No, ciężko porównać do czegokolwiek. No, ta szarża na Hasdrubalu jest rzeczywiście podobna do Miltiadesa w Grecji, nie? Ale... No właśnie, ale. Jest pewno ale, mianowicie, że cała reszta umiejętności się nie pokrywa z tym, co ma Miltiades. Chociaż z drugiej strony... Ma też... zmniejsza morale, zmniejsza prędkość, Miltiades w sensie, więc jakieś takie debuffy ma. I też ma przyspieszenie, to co ma z kolei Hannibal, ma takie stałe przyspieszenie. No, czyli mieszanka, mówiąc krótko, no ciężko to porównać, tak jak mówiłem. No ale ciekawe, no ta piechota naprawdę czuć było ten damage, czuć było na początku to bardzo, ten fakt, że bardzo powoli się przemieszcza. To rzeczywiście było widoczne, ale z użyciem umiejętności zdecydowanie na Hannibalu, w sensie tej pierwszej, zdecydowanie redukuje się ta ich słaba prędkość. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, no oczywiście ten damage był wyczuwalny. Naprawdę był wyczuwalny. Chociaż z drugiej strony, jak to pierwsze starcie, jeden na jeden walczyłem z legionistami, no to obrywałem mocno choroba i to było takie niepokojące było dosyć. Stałem w falandze, użyłem tej umiejętności, może trochę za wcześnie, może trzeba jednak postać trochę w tym kombacie i dopiero wtedy użyć umiejętności. Zresztą, w ogóle, z legionistami opłaca się bić na trudnym jakimś terenie, w lesie, czy nie wiem, w tych trawach wszelkich, na bagnach, w wodzie i tak dalej. Z legionistami się opłaca, nie? Z barbarzyńcami już się nie opłaci. Ale ze wszystkim innym jak najbardziej, nie? Bo możemy zredukować właśnie te negatywne efekty spowodowane terenem. Widzę, że mamy czteroosobową drużynę. No dobra, próbujemy dalej, pod maratonem tym razem. No łuków znowu jest jak na lekarstwo, z tego co widzę. Łuków jest jak na lekarstwo. Znowu dużo piechoty, także to będzie... No ale to tak to jest często na tych niższych poziomach. Z tego co się zorientowałem jakiś czas temu, że jest naprawdę dużo piechoty. Kawalerii nie bardzo. Ciekaw jestem tej jazdy na Kartaginie właśnie. Ale mniejsza z tym. Okej, okay, dobra, postawmy się w samym środku. O, no dobra, nie postawimy się w samym środku. No to przy strażnicy. Dlaczego miga mi to? Ja wiem, że mogę rysować, ale dlaczego to akurat migało w tym momencie, nie? No mniejsza. No dobra, gdzie są łuki? Łuki są po lewej stronie, więc ewentualnie zejdziemy jakoś w tamtym kierunku, żeby nas wsparły trochę. No ale z drugiej strony przeciwnik zapewne ma podobny build stosunkowo. Dając bazę wroga, albo zabić ich wszystkich. Więc cóż. On się silni, pomaszeruje z wami. Dobra, od razu F-kę naciskamy, podchodzimy. Też charakterystyczne, że te oddziały są liczebne dosyć, nie? Gotowi do boju. Naprawdę są dosyć liczebne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Szybko! Nie, ty nie schudź tam. Możesz tutaj pójść, mój drogi trzeci oddziale. Dobra, no na razie w pobliżu nic nie ma. Idziemy do przodu, nawet nie ma się nad czym zastanawiać. No, nie rozciągniemy ich jakoś mocno. To jest swoje... Ale no właśnie ta ich liczebność jest ciekawa. To w pewnym sensie może jakby redukować ten ból greckich hoplitów, że oni są, no widzicie, oni są stosunkowo tak zbici w kupę, nie? Tutaj mamy 5 szeregów w tym oddziale bazowo, a tam są... Tam też jest 5 szeregów, tylko one są zbite w kupę, dokładnie. No nie wiem, no.
Rzeczywiście tam też jest pięć szeregów, ale one właśnie są takie ciasne, nie? Mocno. Dobra, widzę, że mamy znowu Kartaginę. Czy dobrze mi się wydaje? Nie, to chyba nie jest Kartagina. Albo jest. O kurde, nie. No, wyłączyłem w ostatniej chwili. Dobra, cofnijmy się, bo to nie ma sensu w tym momencie. Dobra, spróbujemy tu powalczyć. Na tym oddziale też wyłączymy. Czy to się... Tak, to się samo wyłączyło i widzę, że całkiem nieźle nam idzie. Ale ta szarża, dlaczego akurat w ten sposób? Dobra, pchamy. Wiem, że atakujemy własne jednostki. To jest wliczone w koszta. Wybaczcie. Sojusznicy do nas strzelają! Atakują nas! Dobra, przebiliśmy się i zostawmy... A, oni się cofną, dobra. Aha, i legioniści w tym momencie też się wycofają. No dobra. Idziemy w tamtym kierunku, resztą oddziałów. Uwaga! Ostrzał od sojuszników! Ua! To niezły kocioł. Przygotować oręż! Nie, falanga! Ostrzel im, atakujemy własne jednostki! Włócznie! Szybko! Na plecy nie wejdziemy, chociaż zaraz też dostaniemy na plecy szarże najprawdopodobniej. Dobyć broni! Przypadkowo zaatakowaliśmy naszych z najlepszych! Widzę, że morale naszych jednostek wcale się nie załamuje, mimo że jesteśmy otoczeni. Dobra, odwróćmy się. Pchajmy w stronę kawalerii. Tutaj się straszna masakra zrobiła. Sojusznicy do nas strzelają! Ale sporo damage zadaliśmy, więc... O, ja tutaj gdzieś stoję jakoś tak dziwnie. Uwaga! Ostrzał od sojuszników! No, naprawdę, 1800 damage'a. Bardzo duże obrażenia zadaje ta piechota. I jeszcze się trzyma, nie? Całkiem dobrze to przetrwało, bo dostali szarże na plecy i nic, nie? Nic im w ogóle to morale nie spadło. Użyjmy umiejętności. To zwiększy nam nieco damage zadawany. Ostrzeliwują nas nasi! Przypadkowo zaatakowaliśmy naszych! Kurde, ponad 2000 damage'a zadanego. Tak? To dobrze mówię? Agresja, tak. Jeszcze za straty na morale. Punkciki się zdobywa. Naprawdę potężny damage. Dla porównania mamy... No oni są wyżej, bo punkty ogólnie w sensie mają lepiej, ale no damage... Masakryczny zadałem. Już 200 w ogóle swoim, nie? Więc to pomijam. O, jeszcze jeden oddział żyje. Mi ścina, muszę zrzucić na pasek i wrócić zapewne. Paskudne łuki strzelają. Dobra, tamten oddział prawdopodobnie zginie, ale mam jeszcze ten. Chociaż może nie. Wyśpijcie się po śmierci. Dorwiemy te łuki? Nie mówcie, że dorwiemy te łuki. Nie ustępujcie, tchórze! Nie uciekajcie! Szybki marsz! Dogonię ich? No niestety, to przyspieszenie... Ach... To przyspieszenie nie jest wystarczające, żeby dorwać łuki. No szkoda, no ale cóż. Ten damage mnie zachwycił w pewnym sensie. Ale to jest tak naprawdę... Ja bym jednak porównał te oddziały tak czy inaczej do... Jako no, pewną wersję hoplitów. No i zresztą to jest fakt, nie? To są hoplici, ale kartagińscy, nie? I w praktyce to też tak działa, nie? To też się opiera głównie na falandze i oczywiście dodatkowych bonusach. Ale no tak jak widać, to są jednostki bardziej przystosowane do zadawania damage'a niż do dobrania go na siebie, nie? Tegoż damage'a. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie.
No, on nie może prześcignąć, jeśli chodzi o obrażenia. No mniejsza o to, nie? To nie jest aż tak istotne, ale ogólnie... No to jest stricte ofensywna jednostka, dlatego myślę, że może się sprawdzić na tym drugim gościu. To jest Hannibal, a tamten... Nie wiem, nie pamiętam. Muszę, kurde, zapamiętać jego imię. Bo głównie ze względu na szarże, nie? Bo tutaj ciężko się jednak naprawdę wbić w te oddziały przeciwnika. Okej, mamy to. No, gość mi wyprzedził, jeśli chodzi o damage. No ciekawa formacja. Ciekaw jestem, jak będzie sobie radziła jeszcze ta druga piechota. No, cicho plici na Hannibalu. No, brakuje im właśnie czegoś, wiecie, do engage'owania. Tak jak często na falandze jest, że... No, falanga zasadniczo nie jest w stanie dogonić przeciwnika. Chyba że gra się nią na Miltiadesie. Wtedy, jak już porównywałem kiedyś, da radę dogonić przeciwnika, nie? Dzięki przyspieszeniu na Miltiadesie i dzięki spowolnieniu jednostek wroga. To właśnie tutaj tego brakuje. Jest to przyspieszenie, ale no jego się właściwie nie używa, wiecie, podczas starcia, wydaje mi się, bo no, ten ostrzał łuczników może być bardzo, no, bolesny. No a nawet, wiecie, no, nawet szarża jakaś wtedy, nie? Możemy dostać szarżę na twarz czy coś w tym stylu, więc... A więc tak... No już mniej doświadczenia tym razem, ale tam to było chyba dzienna premia. No jeszcze nam trochę brakuje do kolejnego ulepszenia. Tak, i już na następnym poziomie będziemy mogli iść w piechotę. Piechota ma walka w formacji. Zmniejsza się szybkość, odbijanie natarcia większe i obrona w zwarciu. No to jest stricte falanga, znaczy w cudzysłowie, ta formacja Rzymian. To jest stricte formacja Rzymian. Nie wiem nawet, czy to nie jest identyczne wręcz. Nawet ikonka jest taka sama. Ekran tarcz. Odbijanie natarcia, szansa na obronę przed pociskami, ruch niemożliwy, uciszenie. Aha. To jest ciekawe. Teoretycznie ruch niemożliwy, nie? Ale no w praktyce, jak się gra testudo, to też często jak się stawia to testudo, przynajmniej jeśli chodzi o randomy, to nie bardzo idzie się poruszyć, bo tak, cofnąć się nie da rady. Można iść tylko naprzód, nie? No a tutaj w sumie już nie pójdziemy naprzód z drugiej strony, więc... Więc właśnie. Odbijanie na tarcia, więc to też takie stricte defensywne. Nie wiem jak to się sprawdzi. Szczególnie, że to są dwie sprzeczne rzeczy, nie? Te formacje. Tego nie można chyba jednocześnie używać. Tak, bo przyjmuje szyk, więc to się wyklucza. To się kompletnie wyklucza, no nie wiem. Odbijanie na tarcia plus 10, obrona w zwarciu plus 25. Czyli tak, chyba lepiej... Jeżeli się bronimy, to lepiej chyba przyjąć tą formację. Przyjąć na siebie atak i wtedy przełączyć się na tą formację. No ale nie wiem, czy to w praktyce. Dobra, wiecie co, zagramy jeszcze raz. Nie ma sensu tak rozkminiać. Ale tak, powtórzę po raz kolejny. Na Hannibalu ci hoplici kartagińscy to są... Żołnierze stricte przystosowani do zadawania damage'a, nie? Tutaj nie ma co do tego wątpliwości chyba. No już nawet ze statystyk to wynikało, ale naprawdę na polu bitwy to widać bardzo mocno. Jak się rozstawi falangę, użyje się tej umiejętności, która zwiększa obrażenia. I plus jeszcze oczywiście fakt, że ogólnie duże obrażenia zadaje ta jednostka, ogólnie, bez żadnych buffów. No to się ładnie kumuluje. No, bardzo ciekawe, dobra. Jeszcze drzewko technologiczne zerknę. Tak, tutaj już możemy wybrać wtedy tą piechotę. 307 agresja. 234. No to jest jeszcze bardziej ofensywna.
ich trzeba będzie z kolei porównać do legionistów, nie? Żeby mniej więcej styl sobie wypracować. Ale przypuszczam, że Kartagina jest po prostu bardziej agresywna ogólnie. Są opancerzeni i szybsi. W ogóle wszystkie statystyki mają lepsze niż hoplici. No tak. No, tylko że hoplici oczywiście mają falangę, to jest zasadnicza różnica. Kawaleria. Szybkość, przyspieszenie. Typowa szarża. Rzuca wybrany punkt salwą śmiercionośnych oszczepów, czyli takie pilum dla kawalerii. I czy to jest zużywalne? Odnawianie 60 sekund, czas trwania 3 sekundy. To jest chyba, wiecie, niezużywalne. Czyli można stosować do skutku. Przeformowuje szyk, pozostając biernym. No okej. Ale te dalsze jednostki nie mają chyba tej zdolności z rzucaniem oszczepami. No nie, czyli tylko ten jeden oddział może rzucać oszczepy. Chyba. No ale raczej, następny już nie ma tej umiejętności. No mniejsza z tym. Dobra, zaraz mnie dołączy do rozgrywki. I słonie oczywiście. O, z nich trzeba będzie zrobić osobne kilka odcinków, przypuszczam. Okej, okay. Las Teutoburski. To jest nowa mapa, która wyszła razem z tym patchem, więc no będziemy mieli dzisiaj wszystko. Trochę Kartaginy, trochę nowych map. No, tylko słoni brakuje, ale spokojnie, na nie też przyjdzie czas. Dobra. Widzę, że znowu sytuacja wygląda praktycznie tak samo jak poprzednio. Czyli prawie wcale nie ma łuków. Jest kawaleria dla odmiany. Są ruskie napisy dla odmiany. Stańmy na środku. Tu jest przejście, tu też. No ja mogę walczyć w wodzie, to dla mnie nie jest problem. Tutaj też jest przejście, czyli są, no, standardowo. To jest standard w arenie, że jest środek i dwa skrzydła. I to jest ciekawie pooddzielane. To jest charakterystyczne w ogóle dla map w arenie i no, taki całkiem pozytywny krok, szczerze mówiąc. Wyśpijcie się po śmierci! Bo to porządkuje pole bitwy. Dobra, oczywiście używamy F-ki na sam początku i ruszamy do przodu. Ale wiecie, takie odnoszę wrażenie, że Hannibal nie jest taki, jakby to ująć, taki mocno charakterystyczny, w sensie, no mamy na przykład na falandze, nie, no bo na tym się znam najlepiej, mamy Miltiadesa, no to on jest charakterystyczny, on spowalnia, wiecie, on przyspiesza swoje jednostki, spowalnia jednostki przeciwnika, no to jest takie mocno charakterystyczne i ma szarże, nie, czyli to jest takie typowo nastawienie na prędkość. Okej, ja mogę walczyć w lesie, bardzo chętnie. Opuściliśmy pierwszą krew. Leonidas to jest, no, gościu typowo nastawiony na obrażenia, nie? Bo ma uderzenie uderzenie tarczą. Przygotować oręż. O kurde. Zatrzymamy się bezsensownie. Atakują nas. No i właśnie, tu falanga się wyklucza z faktem, że te jednostki są ofensywne, nie? O kurde, trzeba to wyłączyć, bo zaraz mnie zmasakrują strasznie. O, zaszarżyłem mnie w lesie. Dawajcie, szarża. No, bardzo mnie to cieszy. Dobra, wyślijmy tam. O, jaki. O kurde. Baraż dostałem, bo oddział mi zniknął nagle. Damage zadany solidny, ale... Jesteście najlepsi z najlepszych. A spróbujmy bez falangi może. Sojusznicy do nas strzelają.
Dobyć mieczy! Nie no, falanga jest konieczna chyba. Ostrzeliwują nas nasi! Dobra, umiejętność przestała działać. Tamten oddział zniknął dosłownie. Wyparował. No, damage'a wcale tym razem nie zadałem tak dużo. Nie, no właśnie, no, falanga się wyklucza z tą umiejętnością. Wyklucza się z faktem, że te jednostki są ofensywne, tak jakby, nie? Bo zadają damage przede wszystkim. Te dwie rzeczy kompletnie się wykluczają, tak naprawdę. Bo falanga to jest stricte obronna, tak na... Znaczy, może nie stricte, ale... No, raczej umiejętność defensywna. No, rozbiją nas chyba. No tak, ewidentnie. No ten trzeci oddział tam gdzieś poszedł i zginął nie wiadomo z czego, nie? No nie wiem, będziemy dalej oczywiście testować tych hoplitów, ale... No oni są tacy sprzeczni mocno, nie? Jeżeli rzeczywiście uda się nimi wbić gdzieś do walki, i to najlepiej do walki, gdzie jeszcze są sojusznicy, żeby przeciwnik nie był w stanie nas zniszczyć zbyt szybko, bo ta no, wytrzymałość tych jednostek jest też stosunkowo skromna. No, te one są takie sprzeczne, nie? Bo falanga, ta formacja falangi, no tak jakby wymaga większej obrony i szybkości, nie? Żeby w ogóle się dało wejść do kombatu i zostać w tym, żeby się dało, wiecie, no, utrzymać przeciwnika w tym kombacie, nie? A on w tym wypadku może wyjść z walki nie, jakby nigdy nic. No i nie jesteśmy w stanie go dogonić. No ciekawe. No i przez to właśnie Hannibal nie jest taki... Znaczy właśnie może na tym drugim gościu będzie ta piechota lepiej funkcjonowała. To jest może być, nie? Bo wtedy mamy szarże. W połączeniu z damage'em, w połączeniu z falangą. No to jest coś, nie? Szarżujemy... No tak jak właśnie na Miltiadesie, dokładnie tak jak na Miltiadesie. Szarżujemy, pakujemy się do walki, no tylko, że nie możemy spowolnić. Chociaż nie, możemy, tam była chyba umiejętność. Właściwie wyjdziemy z gry, bo... Mniejsza z tym, czy to wygramy, czy nie. Bohater bitwy pod Cannami! On ma tak, drugą umiejętność zwiększa obronę, atak i morale. No okej, okay, no w porządku. Obrażenie broni miały atak w zwarciu. Nie, to nie spowalnia, więc... No więc właśnie, nie? To też nawet jak się wbijemy do kombatu, postawimy falangę, przeciwnik może wyjść. Chociaż no zadamy mu przy okazji duży damage. No Hannibal, on nie może wybrać pole bitwy, nie? Tak jakby, w tym sensie, nie? To przyspieszenie, to jest... Nie wiem, ta umiejętność jest taka kosmetyczna trochę, nie? Używamy tego, żeby na samym początku się przemieścić równo z innymi oddziałami sojuszniczymi, nie? Żeby nie zostać w tyle. I właściwie tylko do tego, nie? Bo później zaraz już trzeba wyłączyć, żeby nie dostać jakiejś szarży na twarz, albo nie dostać salwy z łuków. No i wchodzi się do walki, no właśnie to też jest kwestia, że ciężko jest wejść do walki, bo przeciwnik, no i to nam daje bonusy za walkę, znaczy bonusy w pewnym sensie. Za walkę w jakimś terenie. Okej, okay. Wygraliśmy, no dobra. Okej, okay, kolejny poziom. Złoto, 30 złota, no w porządku. Możemy ulepszyć im pancerze. No i dalej będziemy szli chyba we włócznie i zobaczymy sobie właśnie tą piechotę tych ala legionistów. No dziwnie mi się trochę gra. Znaczy właśnie oni zadają bardzo duży damage, ale... No ciężko jest złapać przeciwnika, żeby mu ten damage w ogóle zadać. To tak trochę jak falanga na grach drużynowych, nie? Chociaż z drugiej strony teraz go złapałem, walczyłem w lesie. Ale właśnie, bo tak się zastanowiłem, że to jest modyfikator negatywnego efektu podłoża minus 50%. Podłoża, nie? Czyli to chyba nie chodzi o lasy. Tylko o wodę, o bagna. Coś w tym stylu.
Dobra, mniejsza z tym, bo już wyszło dosyć długo. Będziemy dalej męczyć Kartaginę z całą pewnością w najbliższej przyszłości, także dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Czołem!